Cześć, witajcie na kanale Prosta Bułka. Dzisiaj upieczemy chleb pytlowy ze słonecznikiem. Zostawcie lajka, dodajcie subskrypcję. Zaczynamy. Na początku musimy przygotować zaczyn. Do 80 g żytniego zakwasu dodajemy 280 g mąki żytniej typu 720 i wlewamy 250 ml letniej wody. Wszystko mieszamy do momentu, aż składniki się połączą i przykrywamy na 8 godzin. Po tym czasie do zaczynu dodajemy 280 g mąki żytniej typu 720, 170 g mąki pszennej typu 650, 20 g soli, 100 g słonecznika oraz 250 ml letniej wody. Całość mieszamy i wyrabiamy do momentu, aż wszystkie składniki się połączą. Ze względu na obecność mąki żytniej, masa wychodzi lekko klejąca. Całość przykrywamy i odstawiamy na 2 godziny do wyrośnięcia. Ciasto świetnie wyrosło, podwoiło swoją objętość. Wyrabiamy je jeszcze chwilę w misce i przekładamy do formy wysmarowanej masłem oraz obsypanej otrębami i pestkami słonecznika. Następnie ciasto wyrównujemy mokrą dłonią, aby masa się nie kleiła. Posypujemy pestkami słonecznika i przyklepujemy, żeby nie pospadały podczas krojenia. Następnie przykrywamy na godzinę, aby ciasto lekko podrosło. Tak przygotowany chleb wkładamy do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy przez 50 minut z użyciem górnej i dolnej grzałki. Mój chleb pytlowy ze słonecznikiem jest już gotowy, ma ładnie zarumienioną skórkę. Sprawdźmy, jak wygląda w środku. Jest dobrze wypieczony, miękkiś jest delikatny, sprężysty. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Smacznego!